twórcy dodali. Twórcy się nie bali i dodali kamienie, a kamienie lubię ja, bo z kamieni wybuduję dla siebie zamek. Dzisiaj w odcinku będzie zamek i będzie się działo, a ty zostaw lajka, bo tych lajków jest pod deforestem ciągle mało. Ale piękny mam dom, no mam piękny dom, bo mam najładniejszy dom. I są podobno kamienie do zbierania. Kamienie są do zbierania, są nad jeziorem, a jezioro jest tutaj, widzę te kamienie. Rocket fuel. W ogóle można zrobić coś tak fajnego, co wam pokażę, mega się tym jaram, że można z patyków można zrobić custom building i to może być na przykład lampka, to może być na przykład coś do odstraszania kanibaboli. Jest dobrze, jest fajnie, tylko że podobno następny update ma być za miesiąc, więc z tego update'u będziecie mieli 2-3 filmy. Tak, za chwilę wam wytłumaczę, co to kuźwa jest. Dlaczego kuźwa? Bo jeszcze muszę być grzeczny przez jakieś 40 sekund i zaczynamy jazdę. Szymon, potrzebujesz patyk? Szymon potrzebuje patyk? Patyk custom building? Czy jest patyk do custom building? Oczywiście, że jest patyk do custom building. Czy ja mogę ten patyk... A i owszem, mogę. I ten patyk bym chciał... Myślałem, że mogę... Tak? Nie? No i owszem, to kładę patyk tu. I ten patyk położę tu. I ten... Postawię tak. A w dół nie mogę? Tu się nie da. Ten postawię tak. Teraz na to wszystko przylepię coś takiego, już wam tutaj pokazuję. O! Tak przylepię? I oni mówią tak. No nie, noga Mariusza, nie będziemy tam wchodzić, bo nam też odrąbie i podobno zaczną się tego bać. Nie wiem, czy nie będą bali jednej nogi, ale jak ja bym wszedł do kogoś na podwórko i bym zobaczył coś takiego, to bym stwierdził, że jestem niemile widzianym gościem. Jak widzicie, podwórko wygląda nadal świetnie, a ja jeszcze muszę zrobić jedną rzecz, bo chciałem tu zrobić światełko. No to światełko będzie ładnie wyglądało, żeby zrobić światełko, muszę wejść w B, kliknąć to i... To przymocować. Nie wiem, czy mogę tu? Mogę, elegancko. Zobaczcie, jak to wisi, jak to siedzi, jak to będzie wyglądać. Jak to ludzie będą podziwiać. Jak tego każdy będzie mi zazdrościł, jak Passata. Jezusku, jak pięknie to wygląda. Zobaczcie to. Ja też tu stanę, pa. Zobacz. No nie, no jest pięknie. To w ogóle wygląda jak, wiecie co? Jak hydrant taki, gdzie możesz dusić. Pompa wodna. I taka pompa wodna stoi tutaj na mojej wieżyczce, którą pokochał Calvin. Calvin tu ciągle siedzi, ciągle coś rozmyśla i mu się tam bardzo podoba. Ale ja dzisiaj nie o tym, dzisiaj chciałem jeszcze powiedzieć, skąd się wzięło to. No bo tak miałem chwilę, mówię, wejdę do gry, zobaczę, czy zrobić sobie mostki. Tak jak robiliśmy kiedyś biskupin, to było tak, że od tego momentu dało się przejść tam. Na przykład takim mostkiem zwodzonym. To nie ma tego, jak coś tego nie ma, nie da się. Więc zrobiłem coś takiego i stwierdziłem, że zrobię sobie tu lampkę. No i dziś, gdzie jest moja Lambado Genie? Tym naszym Lambado Genie będziemy lecieli. Tu można w ogóle gnoty wstawiać, czy to? Tu można gnoty wstawiać, tu można patyki wstawiać i można na tym przewozić te duże kamienie. Dodaj coś takiego jak komfort, że jak śpisz na dworze, no to jesteś chujowo wyspany. Ale jak śpisz w domu, to jesteś wyspany fest. Dobra, jest mój sprzęt, ale nie będzie się nie jeździć, idę spać. Kiedy ranny wstaje zorze, Janek jedzie na motorze. Dobra, mam pomysł. Będę sobie robił teraz tutaj na naszej dróżce lampiony. No bo kurde, to jest tak ciemno, to tak mało widać, że ja jestem wściekły. Zrobimy sobie pierwszy lampion w tym oto miejscu. No. I teraz będą wiedzieli, że nie warto tu przychodzić, no bo to przecież jak ktoś sobie zrobił lampę z czaszki ludzkiej, to znaczy, że najprawdopodobniej jest samotnikiem. Co tak za mną łazisz? Co tak? Ja idę zrobić drugi lampion. No ale to już łubanie mam. O, tego nie będę ścinął, spokojnie, Calvin, się nie bój. Dobra, to tu muszę łeb dołożyć. Jeszcze można by zrobić takie inne paleniska, ale to nie teraz. Dodali też, ja wam pokażę, kominek wreszcie zrobili pod moje gotowanie, no bo ja wiecie, jestem dobrym kucharzem. Tak wygląda skipka do gimbazjum. A tak wygląda dla robotnika.
ja sobie umiem zupę wygotować. W tych zupach mamy też właściwości takie, że może to nam oddać na zasadzie, nie wiem, szybsze bieganie, większa odporność i wiele, wiele innych. I dodali taki oto piecyk. Nie wiem, gdzie go pieść dolnąć, ale no, początkowo myślałem, żeby dać go tu, na dole, gdzie mam tu, gdzie mam te wszystkie moje piękne rzeczy, ale nie. On mi tutaj ani nie chce wejść, ani tu nie pasuje. To przez okno włazisz, debilu! Co ty robisz w ogóle? Ja coś próbuję mi ukraść. Nie wiesz, co ze sobą zrobić dzisiaj, naprawdę. Zaraz ci coś wymyślę, poczekaj. Wiem! Wiem, co ci chyba wymyślę. Chodź tu! Ej, chodź, chodź, chodź! Calvin, chodź! Chodź, ale ci wymyślę! W ogóle czekaj, jestem głodny. Ale ci wymyślę, Calvin! Ja pierdolę. No przecież ty się do tego nadajesz idealnie. Zdobądź. Ale jakie kamienie, bo są... Kamienie i kamienie. Umówmy się, że to będą te. I upuść tutaj. Nie te! Calvin, zdobądź. No ty nie możesz tych dużych kamieni przynosić? No bez sensu trochę. Ty, ja nie wiem, gdzie piec wybudować. No dobra, widzowie. Mój piecyk będzie na dworze, no nie ma innej opcji, tu mamy spiżarkę, tu będzie piecyk, tu będziemy gotować wszystko, no i tyle. A żeby to gotowanie wyglądało fajnie, to jeszcze sobie zrobię w tym miejscu coś do siedzenia i to może będzie kościany? Kościany fotel. I niech sobie będzie, tylko tam jest zejście, żeby to nie przeszkadzało, to niech kościany fotel będzie sobie... Tu jest podjazd, to też mi nie pasuje. To w pizdu, ławkę zrobimy. To zrobimy ławkę, szybka zmiana zdania. Robimy ławkę, ale zrobimy ją kiedyś, bo na razie nie mam materiałów. Dobra, lecimy po kamienie. Strzeli czy nie wystrzeli? Ej, to jest duży kamień? Jest. Mogę go tu odłożyć? Okej, mogę. Duże kamienie mi się wespią też tutaj? No dobra. Ej. Czekaj, nie odłożyłem go do tego. Tylko on tak jakby... upadł. Co ja mam coś zrobić? Nie można go tu ten? Oszukali mnie, skurwysyny. To co, ja mnie podtrzynosić? A, idzie odłożyć. Tylko jestem po prostu, kurwa, głupi. Jestem po prostu głupi w chuj. A wystarczyło... Dobra, zamknij pizdę. O kurwa, się przestraszyłem, a to ty! Jezus, kochani, nie możesz tak robić. Zawsze musisz coś mówić. Nie wpadnij do wody. A właśnie, mogę pić wodę z jeziora w końcu, czy nie? Ej, można, naprawili to, bo nie było można pić wody z jeziora. I ja mówię tak, co za kurwa useless miejsce. Mam tyle wody, a pić nie mogę. To ona coś powiedziała? Nie. Ona jest uzbrojona jak wieżyczka oblężnicza. No dobra. I czemu on nie może mi zbierać tych kamieni? Czy jakby mógł mi to zbierać Calvin, to by było dużo łatwiej.
Czekajcie, muszę je najebać. Randy Katana i zapraszam wszystkich. Bachory z górki zbiegły. Jeszcze się jakieś zbugowały, czy co? Dobra, jadny ruch. A jeszcze jakieś są? Są, tu widzę się kulo, chodź. Pod dumek mi wszedł. Chodź, 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 chodź. A co się stało, że dzwoni do mnie moja kobieta teraz? Halo? Chodź do łóżka. Ja spierdalam. Nara, nic. Zaczynamy budować custom building. Czy tu się zrespiła cegła? Chyba tak. Teraz ważna rzecz widzę. Teraz idę coś sprawdzić. Czy ja będę mógł wreszcie zamurować ten dół? No już widzę, że nie. Już widzę, że nie. Już widzę, że są... Już widzę, że są kłopoty Najmana. A jak tak zrobię? A jak tak zrobię, to... Wygląda to jak... Suszony babol przyklejony do nosa. Niedobrze. Czego ty się kurwa boisz? Czy coś jeszcze tu na nas poluje? No bo słyszę tak coś obślizgłego, ale tego nie widzę. Te małe chamy nie żyją. Rozbiłem praktycznie każdego, chyba że wszedłem jakiś do chaty. O kurwa ty! Gdzie to uderzyło? Był jeden jebany, widzieliście to? Do domu wszedł. Skurwiel odgryzł pępowinę i odłączył się od grupy. Już jest okej? Okay? Czekaj, zdech. Teraz zdech na pewno. Kalwin, już jest okej. Okay. No gdzie? Jest! Ty jestem gnojek w chacie, normalnie, patrzcie to. No ty mały śmieciu nietrafialny. Zdech. Zaczynajmy custom buildingować. Czy to w ogóle jest sens? Tak jakby... Po co to? Co ja zrobiłem? Aha. Zamiast odłożyć kamyk, to zabrałem krzesełko, a kamyki wyrzuciłem do jeziora. No naprawdę? Serio to zrobiłeś, Szymon? O, tak to ma wyglądać naprawdę? Będę się denerwował na tą grę. Dobra. Kurwa, Szymon, poczekaj. Tak wam powiem szczerze, że od paru minut kombinuję i znalazłem zastosowanie do tych kamieni. No i nie wiem. No i nie wiem, co z nimi zrobić. Czyli mogę tu położyć kamyk. Tu i mogę to zabrać, położyć to tutaj, zabrać kolejne trzy kamyki i położyć kolejny kamyk tu, tu, tu i zrobić taki mini murek. Co mi przyniosłeś, kochanie? Ta, jagódki, już jem. Okej, okay. No nie mogę coś takiego zrobić. Czekajcie, sprawdzę, jak to wygląda. Gdzie ta jagódka jest? Dziękuję. Tak wygląda z kamienia. A tak wygląda z jedną belką drewnianą. Jakby tą belkę drewnianą było można gdzieś dołożyć do tego kamienia, to mogłoby faktycznie dobrze wyglądać. Tak, dobrą wziąłem. Co tu się podziało? Dobra, finalnie wróciłem do jednej belki, mi się bardziej to podoba. I zaczynam się ciężko zastanawiać, co zrobić z tymi kamykami. Kurwa, jeszcze stary przyszedł! Możesz stąd wypierdalać, bo nie mam czasu się z tobą gonić.
Jak się teraz nie przewrócisz, nie zdechniesz, to nie wiem. Wy zamiast się bić ze mną, musicie się bić z tymi kanibalami jaskiniowymi, a nie przyłazicie mi do wioski i mnie wkurwiacie. Ogólnie potrzebuję cię, gościu. I można tą broń wreszcie podnieść jego, czy nie? Nie, nie można. Nie, nie można. Twórca gry zakazał. Bo jak on mi spłonie, to będę miał gnoty i będę miał hełm jego, czy jego czaszkę do zrobienia lampy, tak? Tak, bo tam potrzebuję. Ogólnie tych czaszek potrzebuję trochę. Biorę patyk i zostawiam ci tu na chwilę. Oby nie w dom. Dobra, ci gdzieś na bok. Co by może się rozwalić? Nic chyba. Elegancja padła. Jeszcze to padnie. I z tych desek i z tych kamieni spróbuję zrobić małą szopę. Ale ładną. Małą, ale ładną. No nie, zepsułem sobie. Ale dobra, kit z tym. Zrobimy to w innym miejscu. Dawaj linę, żeby miał się później na czym powiesić. Tak w grze komputerowej, drodzy widzowie. Tak w grze komputerowej. Nigdy w życiu bym tego nie zrobił. No i dobra. Konstrukcję wymyśliłem taką, że idzie 4x4. I zrobimy raz, dwie, trzy ściany kamienne, jedną drewnianą. Jak to będzie wyglądało? Nie wiem. Zobaczymy za chwilę. Idę się przestać. Ty, patrz. Mam te bufy. Relaks mi się zrobił. I zrobiło mi się... takie coś. Chyba to jest szybkość ruchu. Ty, może się... poruszam się szybciej? Jestem szybki? Chyba jestem. To się zrobiło. No i dobra. No i kończymy ten budynek. Królicek. Taka kochana. To będzie wyglądało dobrze, kochani. To ja buduję zamek. Jak będzie wyglądało to średnio, to ja to pierdolę. Żeby tą szopkę wybudować, to na początku myślałem, że będziemy ją mieszali tak pół na pół z drewnem. Ale już teraz wiem, że tego budulca mam tak dużo, że wybudujemy ją praktycznie całą z kamienia. No i na ten moment wygląda to tak. Nie najgorzej. No nie? Co wy mi kurwa rob... Kochanie, zastrzel go! W głowę! W łeb masz celować, co ty robisz? Przecież tu jest jeszcze czterech, no zacznij do nich jebać! Dobrze. Chodź, kotek. Temu też pierdali, pa, pa, pa. O, bardzo ładnie. A ten? Musisz go trafić, kotek. Patrz, w ten sposób. No dobra. Jeszcze jest dwóch albo trzech. Tam jest jeszcze jeden, zobacz. Chodź. Widzisz? Wystarczy strzelić. Ale w głowę! Kota. Bo ci zabiorę ten szczytany. Tam jeszcze z góry ktoś biegnie? Ilu jest... On mi dom niszczy. Zamknij pi... O ty kurwa gnoju! Dobrze mu zrobiłaś kota. Pięknie! Tam jeszcze jest jedno. Ej, no dom mi niszczyli. Jesteście normalni? Przez tabletki się nie cały host cały zjedzuje. Ej. Pizdnij mu. Pięknie. Jeszcze jeden. Siad. Ole, ładny kot. Tu leżał bydlak. I zostały po nim nadgarstki i jedna kość piszczelowa. Bydlaka sobie zebrałem, przyniosłem dwóch pobitych tutaj. Nawet nie wiem, czy nie przyniosę zaraz trzeciego. I zrobię sobie totem odstraszający kanibale z ich części ciała. No bo jak przyszli, już nie żyją, to nie będę ich zakopywał, tylko ich po prostu sobie porąbię. Jak ich porąbię, to sobie poprzyczepiam ich do tej oto mojej pięknej latarni. A resztę przepolę na łby. Połammy to, jedno, drugie. I umówmy się, że zdecydowana większość się zafajczy. A w ogóle jaki ja mam sklep, patrzcie to jaki ja mam sklep z koszulkami. Są najpiękniejsze koszulki na świecie, wystarczy wejść i kupić. Pompatim.pl, pompatim.gg, pompatim.com. A już niedługo ogłoszenie mojej e-sportowej drużyny marzeń. Te pułapki w ogóle nie działają, te. Jakbyście chcieli kiedyś robić, to nie róbcie, bo to jest marnowanie pieniędzy.
Dobra. Gira w łapę i lecimy. Vercita. Łuba nie będę tutaj dawał. Ale zaczyna to powoli wyglądać jak antena sąsiada z klatki obok. Ale dobrze. Niech wiedzą, że mam dostęp do kablówki. Jak ja sobie Netflixa oglądam. Dobra, ten jest pochlastany. Zaraz się zamienimy na gnoty. A gdzie są, kurwa, inne trupy? Ukradli mi trupy. Odlazłem tylko na chwilę. I znikły. Dobra, idę go, kurwa, pizdu przegotować. Z tych gnotów sobie później zrobię jakieś fajne siedzenie. Coś z tego wykombinuję. Spokojnie, wy się nie bójcie. Chyba, że zrobię z tego se żyrandol tam. Bo mogę. No i dobra, odwiozę sobie dechy, bo one się przydadzą. Teraz sobie pokonuję kamienie. Dobuduję ścianki. Jesteśmy po dwóch atakach. Teraz chyba do końca odcinka nie powinno się za wiele dziać. Patrzę, lootboxy z nich poleciały. Z tych lootboxów czasami lecą bardzo fajne rzeczy, ale nie będę ich teraz otwierał, bo mam je aktualnie w nosie. Czy ja mogę postawić to tu? Okej. Okay. I jak to wygląda? Nie najgorzej, ale jest kurwa prześwit. Jest prześwit i mnie to irytuje. Czy jestem w stanie dołożyć coś tu? Nie. To jest dość duży prześwit. Jeśli chodzi o to, co tu zrobiłem, to jest też do wyjebania, bo ja i tak robię górę z dechy, więc musiałem to rozmontować. Tu sobie zostawię takie paczenie chyba. To ładnie wygląda, a tu resztę sobie zamuruję. Ej! Nie mogę po... A mogę jednak. Dobra, bo już chciałem wyzywać, że nie mogę położyć, ale jednak mogę położyć dechę. Bo już mówię, będę wyzywał, coś się spieprzyło. Ale się nie spieprzyło. To nie będę wyzywał. Po prostu położę deski. Ej, z daleka to wygląda dobrze. Ej, z daleka zaczyna to wyglądać dobrze. A to jest malutka. To jest miciu ciciu maluteńka budowla. Ale mam kurwa pomysł. Ale mnie teraz oświeciło. Jak ja bym zrobił taką wysoką wieżę. Przecież to by było zajebiście wyglądało. Ja przecież mogę bugować te cegiełki. Wystarczy schody dorabiać. Kurde. Będę to robił z 4 godziny. A! Jezus, się przestraszyłem. O kurwa, ja pierdolę. Skąd tyle ataku? Ale się go przestraszyłem. Jeszcze bydlak przyszedł. Ten do spania. A to cosplay Polaka zrobił. Czemu to mi kurwy niszczycie moje posiadłości? Jeszcze bydlak. Co on coś niesie we łbie? Znaczy w ręce. Czy on mojej dziewczyny nie rzucił? Co on tak pierdalnął? No pojebało ci, nie będę tego skręcał później. Co tu się stanęło? Ja muszę wstać. A teraz? Ej, ale tu się podziało. Ale tu się podziało, widzowie. Ej, można, ale on ma tak dużą rękę, że nie mogę jej wziąć. A powinno się je... dać. O kurwa. Powinno się je dać zabrać. I w ogóle lootboxy. Kurde, ale styl roboty. Mogę lootboxy odkładać, ale pięknie. Bo tego mam full. Tego naprawdę mam dużo. Oni cały czas gdzieś przychodzą, cały czas trzeba ich napierdalać. Ale i tak dobrze, że nie przyszły te takie nawiedzone, te bossy. Bo z tym to by był kurwa problem. No ale dobra. No nic. Robimy to wyżej chyba, nie? Tak, będziemy robić to wyżej. No jakby to działało, to oni by tak nie przychodzili, a oni przyszli od razu. Coś czuję, że twórcy gry nie zrobili tego dobrze. Coś czuję, że nie zrobili tego dobrze. Ten odstraszacz nie działa. Bardzo ważny moment podczas budowania. Czy ja będę mógł tą podłogę zrobić jakoś inaczej? Nie. Czyli tylko na samym dole mogę użyć kamieni? Do góry już ich użyć nie mogę. Niedobrze. Niedobrze. Będziemy planować to tak. Postawię tu.
i będziemy wrzucać to do środka. Ale idę się przespać. To naprawdę może być coś mocnego. Jakby tak się udało zrobić... dotąd. No ale ja to będę budował z 15 odcinków. Ale w sumie... nie no, 3 piętra to też będzie dużo. Albo 4. Gruba misja. Idę budować dalej. Ale moment... bo będzie gotowanko. Będziemy robić zupę, ale jakąś inną. Na przykład... a to jest ryba rotten, kurwa, rotten ryby chyba nie mogę mieć. Rotten ryby jeść nie mogę. Co my tu w ogóle mamy? Z czego można tu zupę zrobić? Musimy się mieć rękę kanibala, ale żadnej nie mam. Co ja mogę zrobić dla zupę? Mięsa mogę zrobić. I tylko. Ej, ale co? Można gotować z tych do dupy kawałków mięsa, tych takich zepsutych. To gotowanie to może być naprawdę game changer. Zegarek do mnie. Czas wstać. A ja siedzę na dupie dopiero od 1,5 godziny. Proszę się ode mnie odpierdolić. Poruszą się za 2 piętra. Powiem wam widzowie, że to już idzie dużo sprawniej. Drugie piętro mamy prawie zrobione. Wystarczy się troszeczkę poklonować tych cegiełek i będzie, i będzie. I robimy trzecie piętro i na dziś na pewno kończę. W tym co mówię, nie jestem zabawny, więc lecę do końca z tą budowlą. I widzimy się w następnym odcinku. Fajnie jakbyście coś proponowali. Co mam zrobić, co mam zwiedzić, co mam sprawdzić. Bo wiecie, jak coś zaproponujecie, to ja to zrobię. Po 1,5 godziny z lekkim haczykiem nasza budowla wygląda tak. Mam ukończone 2 ściany z góry i jestem z tego dumny. Jestem z tego dumny i będę dzisiaj robił ściany 3. No nie no, znowu przyszedł! Znowu przyszedł! Gościu! Ty nie możesz co robić w swojej wiosce, tylko przychodzisz patrzeć na moje budowle? Trafię stąd? No chyba, że mnie trafił. Przyszedł sam czy z kimś? Dostał, ale chyba w brzuch. Chyba mi wyjebie. Dobra, zdążyłem. Pod. I leżeć. Przyszedł sam? Sam. Na pewno trzeba coś wykombinować. Albo twórcy gry powinni dodać, żeby... zatrzymać takich goliatów, żeby były pułapki, które są w stanie pokonać takiego skurwysyna. Bo na razie chyba w grze nie ma. Nie ma takich pułapek. A powinny być. Ale coś czuję, że na trzecim piętrze spasuje. Bo znam siebie. I już czuję, że jestem lekko wyjebany. Muszę zagrać w CS-a. Jakbyście chcieli CS-a, to na kanale Isamu Plus. Gram dość często w CS-a i też inne gierki, które się nie pojawiają na głównym kanale. Więc jeśli chcesz więcej Isamu i longplayów, to zapraszam na kanał drugi Isamu Plus. Co to było? Słyszałem dziwny dźwięk. Okej, okay, to jest moja dupa. To ty, dobra, spoko. A słyszałem taki... kurwa, atakują mnie skurwysyny. A tu nic nie widzę, bo to jest krzywa wieża, wiecie, piździe. I z tej krzywej wieży dopiero będę coś widział, jak wejdę na sam szczyt. A na sam szczyt to jeszcze jest kawałek. I musiałbym zrobić... na pewno jest tak, czekaj. Musiałbym zrobić inaczej. Musiałbym zrobić... coś w tym stylu. A żeby zrobić coś w tym stylu, muszę zrobić... chyba tutaj dechy. I teraz z tych dech, które tutaj są... mógłbym dopiero zrobić prowizoryczne schody, tak czy nie? Tak. Jest zajebiście i wszystko pasuje. Tak. No i fajnie. Dobra, schody gotowe. I teraz idziemy pięterko wyżej. Teraz z tych rzeczy sobie porobimy. Porobimy winiec. No i fajnie, no i fajnie. A, stop. Nie tak. Jeszcze musimy iść po... dwie dechy. Chciałem po dwie dechy. Dawaj. Ta decha powinna leżeć tutaj i ta decha powinna leżeć tutaj. Dobra. Ej, tu nie może być nic. Tu muszą być 2 deski. 4 deski. Z tej strony 4 deski.
winiec robimy z tej strony, kochani. Dobra, to jest winiec zrobiony. Teraz potrzebujemy zrobić od tego wieńca. Potrzebujemy zrobić od tego wieńca taki manewr. Następnie musimy wejść tutaj i poklonować troszeczkę cegiełek. Podłoga! Podłoga gotowa. Budujemy teraz stelaż. Powiedz, że starczy tych desek. Starczy, starczy desek. Oj tak, starczy. Idealnie będzie. Idealnie będzie. Idealnie było, to musimy wybaczyć. To wsadzamy dechę. Raz, dwie, tak? No tak, więcej nie ma. Tak. Ale ja to policzyłem, ale ja to dobry z matematyki byłem. Czy to samo na samym górę? Wjeżdżam z wami na samym górę. I buduję, 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 buduję. Ja pierdolę! Rozjebie to! Bo mi się kurwa kataną zachciało machać. I żebym rozdupił chatę całą. Daj ten kurwa młot i popukaj te ściany jebane. Się musiało rozjebać. Kurwa, 2 godziny to robię, do chuja pana. Kotek, ty mnie nawet nie wkurwiej. Ty mnie nawet nie wkurwiej z tymi krzakami. W cipę se wsadź tą zieleninę, ten aloe se wetrzyj. Ej, kurwa, nie śmiej. Zaraz dwójki wbiję. No i dobra. Ostatni. Pan ostatni. Mamy zrobione prawie całe. To jest tak, parter, pierwsze piętro i drugie piętro. I stąd będzie można wyjść na taki duży balkon. Jak to wygląda? Jak w jakimś raście. Fajnie. Ale będę musiał jeszcze naciąć drzewa. A żeby naciąć drzewa, to muszę mieć siłę. A żeby mieć siłę, to muszę się. Idziemy wychlać zupę z mięsa. Z tego co pamiętam, robiłem ją chwilę temu i zupa z mięsa jest gotowa. Weź gornek, jak możesz, i z tego worka będę pił do samego końca. Ogólnie nasza postać się tak średnio wyspała. A dziwne, bo spała w domu. Ale może przez to, że jest tyle takich otwartych powierzchni, to może on się czuje jak na dworze. Chociaż ma dach nad głową. Ale to wygląda, ty. Naprawdę, można zajebisty zamek zrobić. Bo to będzie trwało parę godzin. Jeśli ten odcinek będzie miał, nie wiem, z 15 tysięcy lajków i Bóg, to jest bardzo ważne, będzie nadal działał, to ja, kochani, zrobię to dla was i wybuduję zamek. O! Przyszli! Dobra, dobra, kochanie, kochanie! O kurwa, grubasy przyszły! Nie! Nie! Nie będzie mi gru... Wypierdalaj z mojego przybytku! Zdziwiony jesteś? Krótko z nimi, kochanie! Ej! On mnie bije! Żona! Plecy, plecy masz, plecy masz! Garbaty, garbaty na plecach! O teraz! On dostał! To było śmieszne, bo Kalwina nie widziałem jakieś 50 minut. Chyba ostatni raz go widziałem przy godzinie 10. Nie wiem, gdzie on jest. No dobra, biedny Kalwin. Ej, głowę mi ukradł, śmierdzielu jebany! Ty kurwiu! Ukradł mi głowę! O kurwa, Kalwin, przepraszam! Jebany jaszczur, widzisz to? Przyleciał i wyrwał mi łeb z tego! Taki chuj! Kalwin, przepraszam, nie chciałem ci wyjebać. Naprawdę, przepraszam. No nie obrażaj się, weź. Ale że mi głowę ukradł? Ja w szoku. Ty, ale on ukradł głowę i głowa jest. Kalwin! Widzę, co robisz. Kalwin! Udaje, że nie słyszy. A nie, proszę, on jest kurwa głuchoniemy. No dobra.
Skończyliśmy. Idę na to zobaczyć, jak to wygląda. Oby dobrze, oby dobrze, oby. Nie! W sumie sobie przyniosę. Bo dwie mogę sobie przynieść. Jakby jebał cztery, to był zły. Pokaż, pokaż szybko, jak to wygląda. No wygląda to dobrze. No nawet ona powiedziała. Więc jej też się podoba. Ale brakuje jakby jakiegoś mniejszego budyneczku tutaj. Tu, w tym miejscu takiego. O. Znaczy, tam. No, przede mną. No dobra, buda jest oświetlona. Buda wygląda dobrze. Ej. Nie! Idzie kurwa tancerz, a moja dupa do góry. Mam shotgun? Mam. Rozpierdalam go, w ogóle nie będę się z nim pierdolił, nie? Pa, idzie tancerz. Pa, 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 pa. Debil jebany. Siad, powiedziałem, kurwo. Już nie podoba się? Nie podoba się? Densa kuturo? Już spierdalasz kreaturo? Czekaj, nie. Po prostu skurwiel musiał się rozpędzić. Przerzut. Dwie. Dwa. Trzy. Cztery. Na pięć strzałów z shotguna? Nie no, to musi być. Musi być ta szopka zrobiona, ale no, nie jestem w stanie ci tego zrobić, bo w tym momencie jest 2 godziny 31 minut odcinka. Jezu, nie strasz mnie. A ja jestem wypompowany z mocy, bo jednak to takie ciągłe zbieranie małych elementów potrafi lekko dobić. Dobra, wejdę jeszcze tu. Nie no, zajebiście. Ale jeszcze lepiej będzie, jak zostawisz lajka. Ja spierdalam. Nara.